Będą fajne produkty, zarówno dla firmy i dla klientów indywidualnych. Większość z tych nowych naszych innowacji będzie związana z bankowością internetową, z rynkiem FX-owym. Nowe platformy tradingowe, które zainteresują praktycznie wszystkich polskich głównych księgowych firmach. A dla klientów indywidualnych fajne możliwości inwestycyjne i rozwój bankowości internetowej. W liczbach cele? Podwojenie banku, udziału w rynku, wielkości banku w ciągu następnych 3 lat. Alior jest bankiem, który przyjmuje ludzi do pracy, buduje nowe placówki. Bankowość elektroniczna będzie podstawą bankowości dla części społeczeństwa, natomiast jest to, nadal będzie to coś, co nastąpi w przyszłości dla 50% Polaków. W związku z tym my musimy grać na wszystkich frontach i do końca przyszłego roku powstanie jeszcze 180 mini placówek Aliora, tak zwanych Alior Expressów, tam gdzie Polacy robią zakupy, tam gdzie chodzą, w tak zwanych centrach zakupowych Polaków. Ilu pracowników będzie Pan chciał w najbliższej przyszłości zatrudnić, mniej więcej? Myślę, że to w przyszłym roku mówimy znowu o jakimś 1000 pracowników, którzy zasilą Alior. 180 placówek po 5 osób w każdej, nawet z tego punktu widzenia to już jest około 1000. Szczerze, my już teraz mamy 5500 osób na etatach i umowach, zleceniach, które u nas pracują. Od 5 lat nic innego nie robimy, tylko zatrudniamy ludzi do pracy.